witamy i brawami. Zaczynamy kolejne spotkanie z cyklu Złocisko Krwiści po godzinach. Marcin, to bóle jest w formie. Tak, masz. No tak, myślę, że w końcu pokazuje to, na co mi stać. I myślę, że to się zmieniło, no wcześniej myślę, że nie potrzebowałem tych zakończeń swoich umiejętności. No też muszę przyznać, że wziąłem się na siebie, no bo myślę, że to... Że to gdzieś przyszedł ten moment, bo że zrozumiałem, że w końcu trzeba dać więcej od siebie. To wiesz, ja tutaj czuję, już półtora roku tu jestem. Tak to zawsze chodziło, jechaliśmy na Śląsk i więcej z Polski nie widziałem, a tutaj w Kielcach to było po prostu, można powiedzieć, już takie drugie miasto, co w Polsce. Podoba mi się tutaj, żona tutaj też ze mną jest, też się podoba, musi się jeszcze nauczyć po polsku. W klubie tak rodzinnie jest i to też jeszcze do tego czasu nie znałem. Tak? Tutaj piłka można mi się więcej podoba niż w Niemcach. Tutaj jest pierwsza liga, w Niemcach to grałem cały czas w trzeciej lidze. Twoje kontakty z chłopakami z Młyna są bardzo dobre. Być może niektórzy z nas twierdzą tutaj, że pełnisz rolę troszeczkę taką, mówią, zastępcę Jacka Kilba. No tak, mam tutaj paru kolegów chłopaków z Młyna i no ja akurat się tym bardzo interesuję, tym życiem kibicowskim. Zawsze gdzieś tam po weekendzie patrzę sobie na internecie, jak to wyglądało też w innych drużynach i ile osób jechało i jak prowadzili doping. Także zresztą wychowałem się na osiedlu, także gdzieś tam bracia mnie do tego nakłaniali i to myślę, że też się wzięło w dużej mierze od tego. Porównaj nam proszę, bo nie wszyscy ze zgromadzonych dzisiaj gości mieli na pewno okazję odwiedzić czy też stadion Borussii Dortmund, Bayernu. Przed koroną to byłem w Hansa Rostock. Te kibice tam są bardzo duże, bardzo fanatyczne też i tam dużo piro było też, dużo kibiców na wyjeździe było, dużo u siebie mieli, zawsze mieli 15-20 tysięcy ludzi, to jest bardzo dużo na trzecią ligę. Pytanie do ciebie, czy jesteś zdrowy? Dzisiaj zaczynałem treningi już w tamtym tygodniu, piątek to był dwa dni przed meczem. Kolanem czy z łokciem, nie wiem, uderzył mnie ktoś tutaj w biodro i no i było lepiej, że nie grałem, bo lepiej ten jeden mecz pozować i potem, ale myślę, że z Górnikiem zaś bym tam grał. No nie wiem, czy bym grał, ale... Nie wiesz, bo Midora mi to. Nie, no trener Gino Letelli to najlepszy trener, z jakim do tej pory w życiu trenowałem. Nie. Powtórzyłbym bez problemu tu z powyłamywanymi nogami. Tak. Polskie dziewczyny są ładniejsze od niemieckich. Tak. Korona Kielce to klub, który powstał w 1974 roku. Kiedy? W 1974 roku. Nie. Brawo. Jestem najlepszym pomocnikiem w Koronie. Nie. Cebula to moje ulubione warzywo. Nie. Jeszcze w tym roku kalendarzowym uda mi się strzelić gola. Tak. Jestem zadowolony z wyników wyboru prezydenta w Kielcach. Pomidor. Czy pan trener Satnik wszyscy biega? Bo i w biegamy. A też zdarza się, że też krzyczy, biegamy, także zdarza się. Trener kiedyś nie krzyczy. Po wygranych meczach zdarzy się, że nie, ale... Jak śpi. Panie Marcinie, czy pan się orientuje, w latach 70. w Górniku Zabrze na pana pozycji grał taki zawodnik, legenda polskiego futbolu, w którym ja widzę podobieństwa między pewnymi cechami u pana i u tego zawodnika. Podpowiem, że był to oczywiście też pomocnik, około 10-12 cm od pana niższy, ale niesamowita wola walki. Nie no, muszę wziąć jeszcze odpowiedź, nie. Oślizło, kostka, a w pomocy to? Zygfryd Szołtysi. Proszę bardzo. Panie Marcinie, Zygfryd Szołtysi. Panie Marcinie, proszę sięgnąć do historii. Przypatrzyć, popatrzyć na taśmę, niesamowita walka. Ulubione danie Michała. Figos. Może mi ktoś powiedzieć, że tu w restauracji można kupić figos, bo szukam i nie, muszę zawsze do babci jechać. Ulubione miejsce w Kielcach twoje? Biedronka, bo muszę z żoną zawsze na zakupy. I to mi się podoba.
mamy nagrodę dla was. Zamknij oczy, nie mamy. Pizzę na pierwszą połowę dzisiejszego meczu. Gratuluję. I nagroda w postaci gadżetów od klubu Korona Kielce. Bon o wartości 100 zł do wykorzystania w barze. Jakiś szczęśliwy dzień po prostu. Główna nagroda, najbardziej atrakcyjna dzisiejszego wieczoru. Oczywiście z podpisem wszystkich piłkarzy Korony Kielce. Tommy Lee Jones. Gratulujemy i temu tą koszulkę. Rok Marcina. Proszę bardzo. Od klubu Korony, gratulujemy. Słuchajcie, ponieważ naprawdę za 5 minut